Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na Krupówkach. Jest niedziela, samo południe. A przed nami właśnie korowód zespołów góralskich, zespołów niemalże z całego świata, które biorą udział w tegorocznym 52. już Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Oczywiście na przodzie pytace, czyli górale, którzy zwyczajowo jeżdżą, żeby spraszać gości na wesele. No ten festiwal jest takim małym świętem, małym, dużym, olbrzymim świętem góralszczyzny z całego świata, więc nic dziwnego, że pytacze są z przodu. Za nimi chluba Podhala, owczarki podhalańskie, przepiękne psy, no a dalej, proszę Państwa, zespoły. Z tego, co dowiedzieliśmy się wczoraj na konferencji prasowej, w tegorocznym festiwalu udział weźmie 12 zespołów, 8 z zagranicy, 4 z Polski. Z tych zespołów zagranicznych to są przedstawiciele Turcji, Włoch, Rumunii, Bułgarii, Macedonii. Wiemy, że miała być też Ukraina. Zaraz zobaczymy, czy zespołowi z Ukrainy udało się dojechać, bo z tego co wiem, były jakieś problemy wczoraj na granicy, ale organizatorzy tam interweniowali, podobno udało się i ten zespół miał przyjechać dzisiaj do Zakopanego. Proszę Państwa, jest z nami Maria Franczysta z Czerwonego Dworu, z Centrum Dziedzictwa Kultury Rodzimej. Zakopiańskie Centrum Kultury, Czerwony Dwór, tak. Jaki to zespół idzie to na przedzie tego zespołu? To są gospodarze Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Zespół Giewont, parawialny regionalny zespół Giewont i zespół imienia Kimka Machledy z Zakopanego. Czy wiadomo już, czy wszystkie zespoły dotarły, bo z tego co wczoraj mówiliśmy, zespół z Ukrainy miał problem, czy on dotarł dzisiaj? Wszystkie zespoły są, jeszcze dzisiaj nie było nam przy Turcji, ale wszyscy pomalutku dotarli do nas, mamy nadzieję, że już wszyscy w pełnym komplecie spotkamy się w wiosce festiwalowej, a w korowodzie, tak jak widać, barwnie, tanecznie, są zespoły, prezentują się, także można zobaczyć, no tylko proszę popatrzeć na ten żywioł. No właśnie troszeczkę o tej mszy, bo to jest szczególna msza. Ona zawsze rozpoczyna każdy festiwal, Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Są na nim zespoły rzeczywiście z całego świata. Są też różne wyznania. To jest specjalna msza, prawda? To jest specjalna, bardzo specjalna i bardzo szczególna msza. Bo tutaj wszyscy, niezależnie od wyznania, modlimy się o to, żeby był pokój, żeby było dobrze, o to, żeby było dobro na świecie, no i żeby wszechobecnie panowała zgoda, bo porozumienie jest zawsze dobre, jak urodzone ze sobą. A na festiwalu pokazujemy, że nie ma żadnych barier, że nie ma takiej zażyłości między nami i no jest przyjaźń, że syćka ludzie potrafią ze sobą żyć w zgodzie. No właśnie, to jest msza ekumenistyczna, a potem zaraz po tej mszy zespoły zwyczajowo ruszają na Krupówki, żeby zaprezentować się turystom, mieszkańcom i publiczności, która zapewne potem również zjawi się, no zawsze to był namiot festiwalowy, w tym roku jest tylko scena, prawda, na równi Krupowej. No ze względu na te wszystkie obostrzenia, które panują nie tylko w kraju, ale również za granicą, mamy w tym roku nie ma huśianej izby, wszystko jest w plenerze, mamy nadzieję dzięki temu, że więcej osób do większej ilości osób trafi właśnie nasz festiwal, bo właśnie nie będziemy się zamykać w przestrzeni. No i cała wioska żyje. Tam są animacje, tam jest jarmark świętej Cecylii, warsztaty, tam się tańczy, tam się śpiewa, tam na wieczór spotykają się zespoły, które uczą tańczyć, śpiewać. Właśnie te zespoły z zagranicy, po to, żeby my się też troszkę od nich podpatrzyli, ale żeby oni trochę chcieli nas, tej kultury, żeby trochę tego i tych kulinariów, które są bardzo ważne podczas tego festiwalu, bo pod takim tematem właśnie mamy tegoroczny festiwal.
No i żeby to wszystko łączyło się do kupy, pokazać światu tą wesołość, tą góralską wesołość. Góralską wesołość, ale z całego świata. Tutaj w tej chwili zespół z Bułgarii do nas podchodzi. Kilka słów o tym zespole, z jakiego regionu oni są? Tak jak widzicie, tutaj jest zespół z Bułgarii. Zaraz się nam zaprezentują w swoich tańcach. Oczywiście na przedzie zespoły gospodarza, ale jeszcze wcześniej przed nami tłumacze, jurorzy, bardzo istotną rolę, którzy odgrywają i bardzo trudne zadanie mają, bo przecież Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich to przede wszystkim jest konkurs. Tam się rywalizuje o złote, srebrne i brązowe ciupagi w trzech kategoriach. W tradycyjnie opracowanej, w stylistycznej, w autentycznej. I tam będą rywalizować właśnie te zespoły. No już za chwileczkę popatrzycie się, jaki zespół z Bułgarii do nas przyryktował tańce i śpiewy. Festiwal to nie tylko występy konkursowe. To znaczy jury wtedy ocenia występ całego zespołu w tych trzech kategoriach, prawda? Tradycyjnej, artystycznie opracowanej i stylizowanej, ale to również jest konkurs kapel, instrumentalistów i śpiewaków ludowych imienia Władysława Trebuni-Tutki. To też warto, prawda, zajrzeć na ten konkurs. No tak, to jest konkurs międzynarodowy. Tutaj rywalizują muzyki, tutaj rywalizują instrumentaliści, właśnie nie inozakopiańscy, nie inopodkalańscy, ale z całego świata. To poziom konkursu jest bardzo wysoki, bo inną oceniają nasze tradycyjne podhalańskie śpiewy i no, trzeba to porównać właśnie z zespołami z całego świata. A to jest bardzo trudne zadanie dla jury. Jest po prostu bogactwo instrumentów, bogactwo pieśni, melodii, tego wszystkiego do odróżnienia, żeby to przedstawić właśnie w tradycyjnej formie, żeby to przedstawić tak, żeby każdy był zachęcony, a to jest piękne widowisko, bo mamy jedyną i niepowtarzalną okazję do tego, żeby właśnie posłuchać muzyki z całego świata i nie trzeba nika jeździć, bo jest to tutaj na miejscu, w pigułce i wtedy można to widzieć. Usłyszeć dudy, usłyszeć bębny, wszystkie bardzo szczególne instrumenty. Myślę, że na Dniach Narodowych, bo będą 3 dni narodowe, poznamy część tych zespołów, które są właśnie i tam poznamy bardzo szczególnie skład muzyki, kuchnię. Nauczymy się tańczyć też po temu zagranicznemu, po tych góralskich, światowych zespołach. To proszę Państwa, zespół z Bułgarii właśnie pokazał fragmencik swojego występu, który w całości będzie można obejrzeć na scenie. A teraz podchodzą do nas Włosi. To jest też zespół, który... Czy to jest zespół Tricelle może, który przyjeżdża zwyczajowo? Tricelle, tak, dobrze Pani powiedziała, zespół Tricelle, zespół z Włoch, fantastyczna grupa folklorystyczna, założono w 2001 roku w mieście Grotte i to jest bardzo górzysta wyspa koło Morza Śródziemnego, no i to właśnie ten folklor, piękne ubrania, barwne ubrania, wszystko to możecie uwidzieć u nas tutaj na grupówkach. Na chwilę się przyryktują, grają, śpiewają. Widać dziewczęta pięknie wyzdajane. Proszę Państwa, zanim Włosi się przygotują, ja jeszcze 2 słowa, bo tegoroczny festiwal jest poświęcony kulinariom góralskim, tak jak Pani powiedziała. W związku z tym, bo zawsze były takie dni narodowe, gdzie można było spróbować, zespoły przygotowywały swoje potrawy regionalne, ale w tym roku jest coś więcej. No jest księga, wielka księga górali świata, tak? Proszę troszkę o tym opowiedzieć. Prawda jest taka, że kany nie jedziemy na wycieczki we świat, to tam zawsze wszystko kręci się koło stołu. W chałupie też jest tak, że wszystko skupiało się koło kuchennego stołu. Tam były posiłki, uroczyste posiłki, więc to jest bardzo ważny temat. Ucy pokazuje ten nam festiwal szacunku do pożywienia, tego już dzisiaj mało zapominanego, że kiedyś, żeby na stole coś było, trzeba było się naprawdę natrudzić, trzeba było obrobić pole, trzeba było to wszystko przyryktować. Piecenie chleba w Rumunii po 15, po 16 godzin musiały panie gospodynie i wykonywać te zajęcia po to, żeby go upiec. Dzisiaj z taką łatwością się nam wszystko produkuje, to też z taką łatwością jest nam go wyrzucać.
I tu pokazujemy na tym festiwalu, że te kulinaria to jest coś więcej. To jest szacunek do jedzenia, to jest przede wszystkim smaki świat całego świata. Możemy popróbować smaków naprawdę z wszystkich zakątków świata, które do nas tu przyjechały. No bo przecież każdy waży, ale każdy waży po swojemu. I warto poznawać nowe smaki, nie ino skupić się na nasy grulak, na nasej kapuście, co oczywiście jest bardzo dobre. I wszystkim polecam poprogować. Pani Maria powiedziała, że każdy waży. Chodzi o to, że każdy gotuje, tak. A nie przybiera na wadze, prawda? Tak, tak. No choć przy pandemii, przy tych wszystkich zatrzymaniach w pałpie, to ja wiem, że każdy se jest dodatkowo przybrał parę kilo. Godam teraz na swoim przykładzie. Ale każdy potrafi gotować. Po góralsku to jest ważyć, tak. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo dziękuję, za te wszystkie. Mam nadzieję, że spotkamy się na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, już na chwileczkę na Równia Krupowych i syćka będziecie się bawić tak dobrze, jak my się bawimy. Syćka będziecie po prostu tym żyć, bo to jest największe święto goroli całego świata, tutaj u nas zakopane. Bardzo pięknie, dziękuję. Dziękuję. A Państwo zostańcie jeszcze z nami, bo teraz prezentuje się zespół Tricelle z Włoch, z Sycylii, ze swoim tańcem. A za chwilę kolejne zespoły, którym również będziemy się z kamerą przyglądać. Proszę Państwa, Włosi już odchodzą, a przed nami zespół z Macedonii. Ile to jest minuta? Przed nami zespół z Macedonii. Tak jak Państwo słyszeliście, warto zajrzeć na Rówień Krupową, gdzie odbywają się koncerty festiwalowe, przeglądy konkursowe zespołów. I to, co Pani Maria powiedziała, to prawda, że w czasie tego festiwalu jest niebywała energia w całym mieście. Całe Zakopane żyje tym festiwalem i tą energią. Właściwie całe Zakopane tańczy. A w wiosce festiwalowej na Równi Krupowej dzieje się masa bardzo ciekawych rzeczy. Ale teraz zespół z Macedonii. Zobaczmy, co nam zaprezentuje. Zobaczcie Państwo, jakie piękne stroje, jakie piękne kobiety z pięknymi spódnicami haftowanymi. Bardzo szczególne wzory. Up!
Proszę Państwa, ten zespół pochodzi dokładnie z Republiki Północnej Macedonii i to, co Państwo widzieliście, to był fragment takiego typowego męskiego tańca oraz fragment tańca, który odbywa się w czasie zbiorów, w czasie żniw. To jest taki taniec podziękowanie za dobre zbiory. I kolejny zespół z Polski. Jesteście. Z Juszczyna. Jak się nazywa zespół? Zbyrcok. A co nam zaprezentujecie? Dzisiaj zatańczymy obyrtkę. Proszę Państwa, zespół z Juszczyna zatańczy zaraz obyrtkę. Zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Juszczyna jest wielopokoleniowy tutaj i starsze osoby występują i młodzi ludzie, a nawet dzieci się pojawiły. I kolejny zespół to jest zespół z Czarnogóry. Zespół nazywa się Piwa. Zespół z Czarnogóry, jak czytamy tutaj w informacji prasowej, prezentuje tradycyjny śpiew, ale także tańce związane z zalotami, a nawet z porywaniem dziewczyny. Taki pewnie tam był zwyczaj, że żeby pojąć dziewczynę za żonę, trzeba było ją najpierw porwać. Ale również tańce, które wpisują się w temat festiwalu, czyli takie tańce związane właśnie ze żniwami, które opowiadają o całej historii koszenia zboża, mielenia na mąkę, aż wreszcie wypieku bochenka chleba. Możemy prosić trochę do tyłu? Troszkę do tyłu. Czyja li je trawa, czyja li je dziewojka,
to ne kosi travu, što ne ljubiš djevojku rumenu i plavu. Po kosi ću livadu, po kosi ću travu, poljubit ću djevojku rumenu i plavu. Pojha! Po kosi ću livadu, po kosi ću travu, poljubit ću djevojku rumenu i plavu. Pajte na vegu. Šećer meni tebi ne, biraj šećer za sebe. Šećer meni tebi ne, biraj šećer za sebe. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Sad se vidi, sad se zna, ko se kome dopada. Oj, ha! Ko je koga volio, u kolo ga vodio. Ko je koga volio, u kolo ga vodio. I proszę Państwa, kolejny zespół właśnie z Ukrainy, czyli udało się dzięki interwencji organizatorów, Ukraińcy mogli przekroczyć granicę i pojawili się w Polsce. A Państwo za chwilę będziecie mogli zobaczyć fragment przygotowanego przez nich występu. Ten zespół z Ukrainy prezentuje stare, tradycyjne tańce huculskie. No to musiała być niezwykle ciężka praca, żeby te tańce odtworzyć, bo jak być może Państwo wiecie, górale, którzy zamieszkują Karpaty Wschodnie, byli tępieni przez komunę w czasach, kiedy Ukraina była jedną z republik Związku Radzieckiego. Próbowano właśnie ten folklor zniszczyć, więc myślę, że to olbrzymia praca w poszukiwaniu tych tańców, w odtwarzaniu też strojów. Ale wydaje mi się, że to jednak jest zespół artystycznie opracowany, a nie zespół tradycyjny. Zresztą zaraz zobaczymy, jak będą tańczyć. Thank you.
przypomnę, my jesteśmy na Krupówkach. Dzisiaj jest niedziela, samo południe. W Zakopanem trwa 52. Festiwal Folkloru Ziem Górskich, Międzynarodowy Festiwal. Dziś właśnie odbywa się jedna z bardziej atrakcyjniejszych uroczystości. Przemarsz zespołów przez ulicę, główną ulicę w mieście, przez Krupówkę. Zespół z Ukrainy, który prezentował bardzo żywiołowy taniec, męski taniec huculski, a tuż za nimi ten korowód, to właśnie wszystkie zespoły, które biorą udział w festiwalu, przychodzą Krupówkami, zatrzymują się pod oczkiem wodnym na chwilę i prezentują swoje fragmenty swoich tańców, fragmenty występów, które potem w całości zobaczymy na dużej scenie na równi Krupowej, więc jeśli Państwo jesteście w Zakopanem, warto poznać się z programem festiwalu, bo w wiosce festiwalowej dzieje się bardzo wiele rzeczy. I tu kolejny zespół, z Polski, a nawet z Podhala. Zaraz zapytamy, co to za zespół i co nam zaprezentuje. Skąd jesteście? Jak się nazywacie? Co zagracie i zaśpiewacie i zatańczycie? Zaraz widzicie zespół Regle Spojna. Idziemy właśnie zatańczyć. To jest zespół Sporolina, zespół Regle. I pewnie będzie tańczył z Bujnickiego. Jak Państwu wspominałam, właściwie wszystkie wydarzenia związane z festiwalem odbywają się na równi Krupowej, w wiosce festiwalowej. Odbędzie się tam m.in. próba pobicia rekordu w tańcu z Bujnickim właśnie. Prawdopodobnie chodzi o ilość osób biorących udział w tańczeniu tego tańca z Bujnickiego, bardzo trudnego, bardzo wymagającego bardzo sprawności fizycznej. Będą mogły brać udział również w próbie pobicia tego rekordu kobiety, więc zapraszamy wszystkich na Rówień Krupową, a środki uzyskane w czasie tego wydarzenia zostaną przeznaczone na zakopiańskie hospicjum. Hop!
Proszę Państwa, a już za polskim zespołem Regle z Poronina, zespół z Rumunii. Ten zespół pochodzi ze słynnej Transylwanii. To jest taki region znany z tego, że tam mieszkał legendarny Dracula. Region wampirów, ale inaczej zwany jest również Siedmiogrodem. Zobaczymy, co nam Rumuni pokażą. W informacji tutaj prasowej mamy, że proszę Państwa, te stroje są szyte tradycyjnie dla każdego tańca oddzielnie. Są również wyszywane ręcznie. I również występ naszych gości z Rumunii związany jest ze żniwami na wsi. Pod koniec pracy w polu kobiety robią wianki z kłosów pszenicy i dają go do założenia najbardziej pracowitej i najładniejszej pannie. A młodzi chłopcy oblewają wodą dziewczynkę w wianku. Ale nie sądzę, żebyśmy akurat taki fragment obejrzeli. Chociaż kto wie. Zobaczymy, co przygotowali Rumuni. Ja tylko przypominam, że występy zespołów można oglądać właściwie przez cały tydzień, który się właśnie rozpoczyna, na Równi Krupowej w ramach 52. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. A my jesteśmy w tej chwili na Krupówkach, gdzie odbywa się taki korowód, w którym udział biorą wszystkie zespoły występujące na festiwalu. W tym roku tych zespołów jest 12, 8 zespołów z zagranicy, 4 zespoły z Polski. A konkretnie z Transylwanii. Nie wiem, jak ten wianek, którym obdarowywana jest najbardziej pracowita dziewczyna, ale zwróćcie Państwo uwagę na kapelusze zdobione pawimi piórami. To jest, to robi wrażenie. I następny zespół, ten z kolei przyjechał do nas z Serbii. I z tego, co widzę, proszę Państwa, to już ostatni zespół, który prezentuje się w korowodzie, który odbywa się na Krupówkach. Ten korowód to jest taka prezentacja wszystkich zespołów, które biorą udział w 52. już Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. To jest wyjątkowy festiwal. Przez tydzień odbywają się tutaj nie tylko występy zespołów, nie tylko przeglądy konkursowe, ale cała masa innych wydarzeń, różnego rodzaju warsztatów związanych ze sztuką ludową, warsztatów przypominających dawną pracę w polu. W tym roku będzie można się nauczyć na przykład układania kopsiana, ale też zdobienia ceramiki, zdobienia drewnianych łyżek. Będą spotkania kulinarne, bo tegoroczny festiwal stoi pod znakiem kuchni góralskiej, górali z całego świata. A teraz zespół z Serbii, zobaczmy fragment tego występu.
Proszę Państwa, to był zespół z Serbii, ostatni zespół, który się zaprezentował w ramach Korowodu. Zespołów, które biorą udział w 52. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Mam nadzieję, że Państwo poczuliście tę energię niezwykłą, która aż bije od ludzi z pasją, bo przecież członkami tego zespołu są ludzie, dla których ważna jest kultura, zachowanie tradycji. Zresztą to widać, że te zespoły są często wielopokoleniowe. Tutaj są i starsi ludzie, i młodzi, a nawet dzieci w tych zespołach występują. Zespoły próbują zachować dawny strój ludowy, z wielką dbałością go odtwarzają. Te zespoły też odtwarzają dawne utwory, nie tylko muzyczne, ale również wokalne. To wszystko możemy zobaczyć w tym tygodniu codziennie na Równi Krupowej w czasie festiwalu. Tam odbywają się występy zespołów. Proszę Państwa, ten Festiwal Zakopiański to jest jedyny w Europie, który ma formułę konkursową. Te zespoły są oceniane, walczą o złote, srebrne i brązowe ciupagi w trzech kategoriach: tradycyjnej, artystycznie opracowanej i stylizowanej. To zawsze wzbudza wiele emocji, ten konkurs. Zespoły naprawdę bardzo się starają. Zresztą, jak powiedziała wczoraj na konferencji prasowej przewodnicząca jury, pani Bożena Lewandowska, że to te zespoły dyscyplinuje, że rzeczywiście one naprawdę bardzo się starają, żeby dobrze wypaść na scenie. Ale festiwal to nie tylko występy zespołów, ale również wszystko to, co dzieje się w wiosce festiwalowej. Tam wspaniałe regionalne jedzenie, tam też można zajrzeć na stragany twórców ludowych, zobaczyć, jak pracują, zakupić przedmioty przez nich wytwarzane w ramach jarmarku Świętej Cecylii. Tam też odbywają się różnego rodzaju warsztaty, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. No i będzie próba pobicia rekordów w tańcu z bójnickim, do którego można się przyłączyć. Serdecznie zapraszamy Państwa, przyjedźcie do Zakopanego, a poczujcie tę niezwykłą energię, a jeśli nie możecie, no to dziękujemy, że oglądaliście naszą relację.